dzisiaj musimy wykopać 9700 dziur do samego bedroka, bo zostawiliście 9700 łapek. Wykopanie jednej dziury to około 53 sekundy, więc na pewno będziemy musieli znaleźć inną, szybszą metodę, abyśmy skończyli ten film w jakimś sensownym czasie. Przypominam, że jest to trzeci odcinek z tej serii. Pierwszy i drugi wyświetlać się na ekranie i znajdziesz je w opisie. A dzisiaj za każdą łapkę w górę zdobędę jedną czaszkę czarnego szkieleta. Więc rozwalmy te łapki. No i jesteśmy w naszym diamentowym domku, na naszej super serii, w której zdobywamy dużo rzeczy, ale ostatnio na streamku zrobiłam oto takie coś, czyli villagerów, którzy są tutaj sobie cały czas i możemy z nich cały czas korzystać, co jest super, bo oni są za jednego emeralda, tak dalej. No jak chcesz się załapywać na live'y, to subskrybuj kanał, a jak nie widziałeś poprzedniego live'a, to w opisie ci go zostawiam, jakbyś chciał sobie nadrobić, także jak chcesz sobie nadrobić live'a, to... teraz. Dobra, my dzisiaj będziemy robić 10 tysięcy dziur takich do dołu, maksymalnie, ponieważ zostawiliście 10 tysięcy łapek, ale zrobię trochę więcej, bo zrobię no takich dziur z 20 tysięcy. Jak widzicie tutaj ten netherrack i tutaj, i tam zaraz dalej trochę, tam wszystko to w środku, gdzie stoję, będzie wywalone aż do bedroka, czyli od tamtego, 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 no trochę nam to zajmie na pewno, także czas zbudować maszynę, która nam pomoże z tym wszystkim. Okej, i ta maszyna znajduje się tutaj i musimy ją zbudować, więc potrzebujemy bloków. A tak się składa, że bloki mamy potrzebne dosłownie tutaj, praktycznie wszystkie gotowe, a to z tego względu, że robiliśmy w ostatnim odcinku maszynę do diamentów i mamy, no mamy trochę tych bloków, także wszystko powinniśmy tutaj mieć. Czekajcie, zaraz zerknę. Brakuje nam na pewno obserwerów. To jest najlepsza moja pustynia do pobierania piasku, naprawdę. Taka mała pustynia tutaj jest, bo trochę szkła nam będzie potrzebne. Kolejna rzecz to dosłownie troszeczkę glowstone'a. Mamy wszystko i ostatnia rzecz to jest TNT. Brakuje nam gunpowdera, więc musimy poczekać na noc po prostu. Mój pierwszy creeper i mój ostatni creeper. Pyk. No i mamy teoretycznie wszystko do zbudowania tej maszynki. No to nie pozostaje nam nic innego jak zbudować tą maszynkę, więc ja może podskoczę. Pyk. I jest gotowe wszystko, tylko teraz trzeba to wszystko oczyścić, to jest raz. No i dwa, wyrównać wszystko do poziomu 75, więc te wszystkie góry muszą zniknąć. I tu się by przydał beacon i tak dalej, więc kopanie time, mi się zdaje, że teraz będzie długie. No i rozwaliliśmy blok, maszynka ruszyła i zaczęła wydobywać. Na samym początku chciałam wam zrobić timelapse tego wszystkiego, ale okazało się, że no nagranie jest dosyć zlagowane z timelapse, jak tutaj widzicie. Na samym początku polowałam na creepery. A potem po prostu przyglądałam się, jak ta maszynka pracuje i jak była jakaś woda albo cokolwiek, no to oczywiście murowałam to wszystko, ponieważ ta maszynka jest o tyle fajna, że niszczy cały świat, ale jak napotyka jakąś wodę albo lawę, no to musicie to usunąć, żeby, no wiadomo, TNT nie wybucha w wodzie ani w lawie, w sensie wybucha, ale nie niszczy bloków, także chwilę to trwało. Tak jak tutaj widzicie, coraz ładniej to wygląda i ten początek był najgorszy, bo tutaj było obok, no to jeziorko wody i musiałam to po prostu bardzo mocno zalepiać. Tutaj jak nawet widzicie, to siedziałam sobie z chłopakami na Discordzie i im po prostu streamowałam to, co robię, bo przez bardzo długi czas nie mogłam grać z nimi w różnego rodzaju gry, tylko z tego względu, że ta maszynka musiała chodzić cały czas, a ja musiałam łatać tą wodę albo lawę, która się pojawiała, więc oglądaliśmy sobie różnego rodzaju mecze z CS-a i sobie ogarnialiśmy tą ścianę, tak. 412 dzień to jest sporo progresu już, znaczy sporo patrząc na to, co było poprzednio, bo jak widzicie tą wieżę z netherraka daleko, to do tego momentu musimy właśnie się dokopać naszą super maszynką. 444 dzień, a my jesteśmy już przy samiutkim końcu dosłownie, ale wiadomo, trzeba będzie puścić tą maszynkę drugi raz, bo musimy do bedroka zrobić tyle dziur, ile zostawiliście łapek, także troszeczkę nam zejdzie. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest połowa zrobiona, bo jeszcze tam na dole musimy wykopać wszystko, ale mamy wykopane 15 na 16 czanków, to powinniśmy jeszcze jeden wykopać, ale maszynka się zepsuła, ale to tylko ja tak chciałam, ponieważ zostawiliście 9600 łapek, a tutaj, żeby wykopać tą całą dziurę, to powinniście zostawić 57600 łapek, więc ta dziura i tak jest znacznie większa niż łapki pod odcinkiem. Robię to dla was, bo lubię was. Chciałam, żeby ten odcinek miał większy rozmach, a teraz po prostu przebuduję to z powrotem tam i już jedziemy do bedroka, także to jeszcze potrwa chwilę na pewno. Mamy 452 dzień, ciekawe na którym się skończy. No i zaczęliśmy robić drugą warstwę 460 dnia i już zaczęło być widać bedrock. Oczywiście miejsce w ogóle, warto o tym wspomnieć, w którym ja kopię tutaj, wybrane nieprzypadkowo, bo wiedziałam po prostu, że tutaj jest mało wody i lawy, bo sobie sprawdziłam na kopii świata, no bo potem marnować 100 dni na zalepianie wody i lawy by było dosyć męczące. No jak tutaj widzicie, latam sobie i progres jest całkiem spory. Jak widzicie, na ścianach jest dużo diamentów, ja wydobyłam około 20 staków diamentów, a to tylko dlatego,
tego, że nie wydobywałam ich wszystkich, bo mi się po prostu nie chciało. A tak to będziemy mieli spokojnie, myślę, że z 50 staków diamentów. No i tutaj jesteśmy już przy samiutkiej końcówce dnia 486, więc można powiedzieć, że praktycznie 100 dni pracuję nad tym projektem. A wy macie to wszystko streszczone w ultra skrócie. Szkoda, że się nie udało zrobić timelapse'a niestety. No i można powiedzieć, że spotykamy się w finale tej historii, 501 dzień, więc równiutko. I jak widzicie, to wszystko zostało wykopane, więc jest znacznie więcej niż zostawiliście łapek w górę. Także na pewno coś tutaj powstanie, a jeżeli chcecie, żebym zagospodarowała ten cały teren, czyli dodała tutaj jakieś fajne pixel arty na ścianach i zrobiła z tego mega bazę, no to zostawcie łapkę w górę. 20 tysięcy łapek i myślę, że taki projekt na spokojnie jako dodatkowy mogę zrobić, bo myślę, że jest tutaj całkiem fajnie, a w ogóle z góry to wygląda tak, wielka dziura, nasz diamentowy domek i lawa. Także trzy rzeczy wykonane. Zostawcie łapkę, żeby w następnym odcinku była kolejna wielka rzecz. Pa, pa, zginę. Żartowałam. Wow, naprawdę robi wrażenie. Dobra, idę stąd, bo to już za dużo, za dużo. W sumie widzowie, jeszcze warto pokazać wam, ile tak naprawdę diamentów udało się wydobyć, bo ja tylko o tym mówiłam. Tutaj są diamenty, które wydobyliśmy podczas tego kopania i tutaj chyba jeszcze wkładałam. Więc generalnie tych diamentów... No, jest trochę bloków. Może to domek daje do tego licznika, który był w poprzednim odcinku. Pamiętacie? Ja tam mówiłam, że będę kopać. I jeszcze mały poradnik dla was, więc... I jeszcze myślę, że na samym końcu warto wam pokazać w ogóle, jak stworzyć taką łatwą, najłatwiejszą maszynkę totalnie do duplikowania TNT. Tu są bloki, które będą nam potrzebne do tego, więc one są wyliczone dokładnie co do jednego. Stawiamy sobie taki blok sauna w powietrzu. Musi on być trochę nad ziemią, wiadomo, żeby było lepiej. Więc jeden dropimy, bo jeden postawiliśmy. Stawiamy raz, dwa... 3 slime bloki, więc 3 dropimy na ziemię, stawiamy ściankę, to już nam nie będzie potrzebne, obok tej ścianki znowu robimy taką elkę z slime bloków, zostaje nam jeden slime blok teraz, pod tym dajemy TNT, możemy wywalić, obok dajemy po prostu martwy koralowiec, silk touchem da się go zdobyć, też wywalamy, bo dzięki temu się duplikuje TNT, tutaj dajemy detektor rail, na nim dajemy sobie Minecarta. Nieważne. To jest już praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o główną rzecz, bo tutaj musimy dodać jeszcze tylko sticky pistona z tyłu. Okej, jak już mamy sticky pistona, no to teraz musimy rozwalić ten klocek. Na tym sticky pistonie musimy dać jeden stone i obserwer odwrócony w stronę do dołu. Więc tak to wygląda. Następnie raz, dwa, trzy klocki, więc użyliśmy wszystko. Teraz tylko i wyłącznie piston. Następnie ostatni slime block tutaj, ok, obserwer i obserwer. Macie pokazane strzałki, jak to powinno wyglądać. I teraz tak naprawdę jedyną rzecz, żeby ruszyć tą maszynę, no to jest po prostu no, zrobienie tutaj takiego czegoś. Także jeżeli chcecie zrobić taką maszynę, tylko że jest jeden problem, ona będzie jechać w nieskończoność, no bo nie zrobiliśmy takiej blokady, dzięki której ta maszyna się odbija. Także jak chcecie komuś zrobić nalot na bazę, to myślę, że to jest tak naprawdę najlepszy sposób.